Cześć, witajcie. Dzisiaj mam zaszczyt przedstawić Wam coś nowego w naszej ofercie, coś naprawdę, naprawdę godnego Waszej uwagi. Piękna, prosta kolekcja Marika, niesamowita jakość, niesamowity design. Jeżeli jesteście ciekawi czegoś więcej na temat tej kolekcji, a warto, oglądajcie koniecznie dalej. Zaczniemy od tego, co w tej kolekcji najważniejsze, czyli niesamowitej, niespotykanej, najwyższej chyba na rynku jakości, jeśli chodzi o meble drewniane. To, co wyróżnia kolekcję Marika, to przede wszystkim grube, solidne, aż 4-centymetrowe elementy, z których te meble są skonstruowane. Zwróćcie uwagę na blaty, na boki. Tutaj tego drewna jest wszędzie naprawdę, naprawdę dużo. Te elementy są bardzo grube, dzięki czemu meble są bardzo solidne, bardzo trwałe. To jest taka grubość elementów w zasadzie niespotykana na rynku meblarskim. Warto na to zwracać uwagę, bo to gwarantuje naprawdę wysoką jakość mebli, to gwarantuje ich trwałość i pozwala cieszyć się nimi przez długie, długie lata. Ponadto meble z kolekcji Marika cechują się też specyficznym, nowoczesnym sposobem klejenia. Mamy tutaj specjalnie selekcjonowane elementy drewniane, specjalnie klejone za pomocą technologii mikrowczepu, tak aby zapewnić jak najwyższą ich trwałość, jak najwyższy stopień ich spojenia. Dodatkowo zwróćcie uwagę, jak selekcjonowane jest drewno. Tutaj mamy drewno sosnowe. Ono jest wybrane w ten sposób, aby nie było widocznych sęków. Wiadomo, nie każdy ten element drewna lubi, nie każdemu się ta estetyka podoba. Tutaj mamy bardzo widoczne, bardzo pięknie wyeksponowane usłojenie. I co ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, o czym jeszcze później powiem, taki sposób doboru drewna, taki sposób jego klejenia nadaje tym meblom swego rodzaju dynamiki, uroku, podkreśla ich drewniany, naturalny charakter, ale o tym jeszcze za chwilę. Co do jakości, tutaj zwróćcie uwagę też na bardzo ważny element, metalowe prowadnice, system cichego domyku. To wszystko wpływa na jakość, na komfort użytkowania tych mebli. Brak uchwytów, tutaj są zastosowane takie specjalne otwory, które pozwalają sobie na wsunięcie tej szuflady. Totalny minimalizm, totalna prostota, dzięki temu te meble mają swój naprawdę specyficzny, ciekawy wygląd, ale o tym, jak one wyglądają, jak się prezentują, jeszcze powiemy sobie za chwilę. Chciałabym Wam teraz powiedzieć kilka słów na temat tej kolekcji, dlaczego ona jest piękna, czym ona zachwyca, jak się prezentuje. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z meblami prostymi. To są meble nowoczesne, to są meble proste, minimalistyczne. Nie znajdziecie tutaj zbędnych zdobień, niepotrzebnych dekoracji, uchwytów, okuć i tak dalej. Nie ma nic z tych rzeczy, jest totalna prostota. A to, co sprawia, że te meble jakby nie giną, tracą na tej swojej prostocie, jest drewno. Tutaj jako przykład chcę Wam pokazać sosnową wersję Mariki, bo jest jeszcze wersja bukowa, o niej sobie powiemy jeszcze innym razem. Marika sosnowa, czym się charakteryzuje, jak wygląda? To, co ją wyróżnia, to jest właśnie naturalny, ten specyficzny wygląd drewna. Tak jak wspominałam na początku, drewno dobierane, selekcjonowane, klejone jest w ten sposób, aby jak najpełniej wyeksponować usłojenie. Drewno sosnowe charakteryzuje się tym, że to usłojenie jest takie dość dynamiczne. Ja powiem Wam szczerze, że na etapie przygotowywania tej kolekcji, kiedy widziałam pierwsze próbki wybarwień, trochę się obawiałam. Obawiałam się, że ta różnorodność, jeśli chodzi o słoje, trochę tutaj nie będzie wyglądać dobrze, ale muszę się przyznać, myliłam się i to bardzo. Meble w tej wersji kolorystycznej prezentują się bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Ta dynamika usłojenia idealnie współgra, idealnie równoważy prostotę brył. Jest to połączenie w zasadzie idealne jak dla mnie, tak? Proste formy plus naturalne piękno drewna plus wspaniały brązowy kolor, który znacie też z kolekcji Rustyk, tutaj w troszeczkę innym wydaniu,
troszeczkę innej technologii. To wszystko sprawia, że te meble prezentują się bardzo ciekawie, są bardzo uniwersalne. Jak mogliście widzieć w naszym odcinku na temat trendów, to są meble, które dają duże pole do popisu, które idealnie się komponują z różnymi stylami, z różnymi dodatkami. To, jak je zaaranżujecie, zależy tylko od Was, tylko od Waszej wyobraźni. I uwaga, nie bójcie się eksperymentować, bo Marika daje naprawdę ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o dodatki, jeśli chodzi o dekoracje. To są takie meble, które możecie wykorzystywać przez lata i co roku w zasadzie mieć inny wystrój w mieszkaniu. One same w sobie zawsze będą taką bazą, taką klasyką, która nigdy nie wyjdzie z mody, która dzięki swojej jakości będzie Wam służyła bardzo długo, a jej uniwersalność, możliwość doboru różnorodnych dodatków sprawi, że możecie sobie w zasadzie, kiedy chcecie, tworzyć metamorfozy, zmieniać wnętrze ze stylu nowoczesnego na rustykalny, na retro, na industrialny, tutaj ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. To, co jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o design. Jakość, grubość elementów, to wszystko sprawia, że meble w całej swojej krasie, w całości prezentują się naprawdę fajnie. Fajnie komponują się w różnych wnętrzach i ja osobiście muszę Wam się przyznać, że tą kolekcję bardzo, ale to bardzo lubię. Podoba mi się i uważam, że jest to bardzo dobry wybór dla osób, które lubią i klasykę, i bezpieczeństwo, ale też takich, którzy lubią poeksperymentować, poszaleć we wnętrzach. Poznajcie tą kolekcję bliżej koniecznie. I na koniec jeszcze kilka informacji, takich powiedzmy organizacyjnych, co musicie wiedzieć o Marice. Marika występuje w dwóch wersjach. Tutaj pokazałam Wam dzisiaj wersję sosnową, ale jest jeszcze Marika bukowa. Te dwa rodzaje drewna nieco się od siebie różnią i wyglądem, i swoimi właściwościami. Sosna jest bardziej takim charakternym, dynamicznym drewnem. Buk jest nieco bardziej stonowany, ale też nieco twardszy. I obie te wersje kolekcji występują w kilku wariantach kolorystycznych. Mamy do wyboru i oleje, i lakiery. Oleje naturalne, oleje bielone, oleje w kolorze kawy, takie jak tutaj na dzisiejszym przykładzie. Jest też lakier bezbarwny, naturalny. Są też bardzo ciekawe lakiery kryjące w kolorze białym, w kolorze szarym. Wszystkie próbki tych wybarwień zobaczycie sobie na naszej stronie. Tam możecie dokładnie się przyjrzeć wszystkim tym opcjom kolorystycznym. To jest taka kolejna rzecz, która dodaje wszechstronności, uniwersalności Marice. Dodatkowo istotne też jest to, że to jest kolekcja dedykowana do sypialni, bo tutaj mamy do wyboru łóżko, mamy dwie komody, szafę, szafkę nocną. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład komody wykorzystać w salonie, w przedpokoju czy w jadalni. Z szafy z kolei można skomponować sobie garderobę. To jest na tyle prosty mebel, na tyle mebel nieskomplikowany, że nawet ustawiając dwie czy trzy szafy obok siebie, powstaje nam ciekawa, pojemna garderoba. Także mimo stosunkowo niewielkiej ilości brył, możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. Poznajcie tą kolekcję bliżej, ja Was do tego serdecznie zachęcam. Gdybyście oczywiście mieli jakieś pytania, no to zapraszam do kontaktu. Można kontaktować się z nami telefonicznie, mailowo. Zapraszam też na naszego Facebooka, tam na bieżąco informuję Was o wszystkich nowościach, wrzucamy mnóstwo inspiracji, także serdecznie Was zachęcam. Na dziś bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!